Cóż za paradoks, moi drodzy. Otóż tak cały czas jakoś tam marudzimy, że mamy same misje poboczne i brak odcinków, gdzie fabuła się posuwa do przodu. A teraz brakuje mi tych odcinków właśnie z tą, wiecie, z tymi misjami pobocznymi. I tutaj może kontrowersyjnie to powiem, ale dla mnie, pomimo że pewne elementy tego odcinka były super i zaraz o nich pogadamy, o tyle muszę powiedzieć, że dla mnie to był najsłabszy odcinek tak ogólnie. Kontrowersja. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że i tutaj drugi paradoks. Te lokacje wykreowane przez te, tą nowoczesną technologię do efektów specjalnych, o których, już, o których już wspominałem i o których polecam dowiedzieć się więcej w necie, ponieważ jest sporo tych fajnych materiałów, w tym ten dokument w ogóle, jak Mandalor Mandalorian powstaje, także polecam sprawdzić, jak jeszcze nie ogarniacie, dawały fantastyczne wizualnie i audiowizualnie, bo gorąco są kopietyłki w tym odcinku również, miejsca i lokacje gdzieś w kosmosie na planecie śnieżnej, takiej, górzystej, ten. Ten odcinek jest w całości praktycznie tam, poza chwilami, może w kosmosie, nakręcony na takim, wiecie, jakichś dwóch pagórkach gdzieś tam, sobie, nie wiem, gdzie mogli to kręcić, ale no, pewnie gdzieś w Stanach, niedaleko studia. I paradoksalnie kiedyś byśmy powiedzieli, że, o, kręcą na lokacji, a nie na przykład tak jak prequele w studio, gdzie fatalnie to wygląda na blue screenie i ciężko wiedzieć ten świat. Ale przy poprzednich odcinkach w tym takim zwykłym dziennym oświetleniu na pagórku było wiele momentów tego odcinka. Nie mówię, że wszystkie, ale wiele, w których myślałem sobie, że to wygląda jak taki jak taki youtube'owy klip, że wzięli pięciu chłopaków, wiecie, obrali za stormtroopersów i ktoś tam robi rozpierdziel, nie? Taka, takie takie Trochę taki fanfic, no nie? Taki w zasadzie taka bitka bez sensu. I co ciekawe, reżyserem tego odcinka był Robert R Rodriguez. Ten od wielu filmów, którego możecie znać, jakiś tam Machete, Sin City i tak dalej, i tak dalej, prawda? No, wielu, wielu filmów. No i wreszcie fabuła się posunęła do przodu, więc powinienem, nie ma rudzić. Ale no, troszeczkę było w tym odcinku momentów, które. No, no, dla mnie to był leniwy scenariusz od Johna Favreau, ponieważ, jakby, posłuchajcie co mi chodzi. On wiedział, pisząc ten odcinek, że musi doprowadzić do sytuacji, że Baby Yoda zrobi sobie tego Skype-Cola w mocy, bo wiadomo, że pewnie jakiegoś Jedi musi wezwać, czy to będzie Ezra, czy Luke, czy, czy, ktoś, kogo nie znamy, nieważne, ale nie przez przypadek tak siedział, nie? Kogoś wezwie na przyszłe odcinki, ktoś im tam uratuje dupę i będziemy mieć pewnie jakiś pojedynek na miecze świetlne na koniec, nie? Albo tam miecz świetny na ten Dark Saber, no ważne w każdym razie musiało się stać to, no to to wiemy jak to rozwiązać, przylecą, posadzi go i to zrobią. Musiał być na koniec porwany przez Dark Turpersów i jakby no i, i tyle. No i musiał nasz bohater trochę takim Avengersowym stylu wpaść na tą dwójkę, czyli na... Nie pamiętam jak ona się nazywa, ale tą babkę co przeżyła wtedy na pustyni i właśnie Boba Fett ją uratował i Boba Fetta. I musieli mieć taki, taki moment typowo, wiecie, na zasadzie ja, ja mam tego na celowniku, ty masz mnie, może się dogadamy. Po czym... Team Up, taki Avengersowy, właśnie, nie? że na początku ze sobą trochę walczą, a potem Team Up przeciwko tym złym, i w zasadzie to wszystkie podpunkty. No, może jeszcze to, że nie wiem, jego statek zostanie wysadzony. Tutaj, prawda? Rip, Razor Crest. No, myślę, że już wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego statku, że staje się taki ikoniczny, i chociaż może sobie kupić nowy model, taki sami. Why not? No w każdym razie, to są ogólne podpunkty i teraz jak to napisać? No i to zostało napisane dosyć leniwie, z kilku względów. Zanim przejdę do tych dobrych momentów, powiem o tym, co mnie trochę jakby... No ja nie mogę przymknąć oka, no, znaczy... Trochę przymykam, no to tylko serial, ale wiecie, trochę obniża poziom, jak dla mnie, że... Mamy ten moment, że on zdejmuje ten swój jetpack, bo tam ci mówią Dobra, to dosyć, nie wiem, równocześnie odkładamy broń, taka tak, typowa sytuacja... Whatever, tak naprawdę każdy z nich mógł w tym momencie coś wykręcić, tak naprawdę on mógł ich zabić tym, no, no nie wiem, nie? Ale w sensie, dobra... Odkłada jetpack, tamci, tamta schodzi z góry, ten odkłada swoją giwerę. Okej, okay, widzą, że leci statek. Ewidentnie od razu są kłopoty, nie? Ewidentnie od razu biegniemy, baby, ode wziąć, bo to się będzie działo. I ten jetpack, co leży na kamieniu, tak na zasadzie metr obok niego, to co? To on stwierdził, że zamiast go wziąć, założyć i odlecieć, to on pobiegnie tam? Na tym pagórę? W ogóle, wiecie, nonsens. Tam na tym pagórku też. Wcześniej widzieliśmy, jak sterował tym jetpackiem i se go wzywał, a teraz... No, przynajmniej z w swojej decyzji. Nie będę używał jetpacka, bo to jest OP. Także no to jakby... Ten scenarzysta zrobił taki mix stylu... Dobra, jak to zrobić, żeby on ich nie mógł dogonić w powietrzu? Dobra, zrobimy tak, że... Yy... I zamiast spaść na jakiś normalny pomysł John Favro czyli, no nie wiem, strzelą do niego i będziemy miał jakiś błąd elektroniczny, no ten Dark Trooper zrobi... Albo nawet ta głupia tarcza, znaczy ten... to pole mocy, jak go odrzuciło, to nie wiem, to jetpack na chwilę tam... Wii, 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 nie działa, wiecie, jak taki samochód, co nie odpala, nie? No, whatever, mogli cokolwiek tego typu, albo są postrzelony w to i coś jest do naprawy, jetpack nie działa, jakikolwiek powód by działał. To nie, to on go zostawia i, i jakby zapominał. o takie... no No i druga sprawa, bardzo duża część tej akcji, chociaż też kilka fajnych momentów, ale bardzo duża część akcji była... Pff, Słuchajcie, no ci Stormtrooperści to nie mają tam dobrego dnia. I fakt, że w ogóle są wypuszczani jak takie mięso armacje, I oni są po prostu chodzącym żartem, chyba nawet wewnątrz Imperium. No w sensie to jest takie, dobra, pójście ich dla zabawy, chcę popatrzeć jak poginą, nie? <grym> nie dość, że są kompletnie useless. To jeszcze dodatkowo mają takie momenty, ale Indiana Jones, jak ten kamień na nich spada, to biegną po prostej. ten z tym działkiem w ogóle wali w to, zamiast uciekać. Dodatkowo jest mnóstwo takich momentów, że nasi bohaterowie we dwójkę stoją na środku i piu, piu, piu! Szkoda, że nie jest pod nogi, za ucha, piu, 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 tam kule się odbijają. Od nic mu to nie robi, Rozmawia w tym czasie z tą dziewczyną na zasadzie tam piu piu, co u ciebie, piu piu, mogliśmy piu piu zrobić coś tam. No takie, w sensie moment jak Boba Fett wychodzi ze swojej zbroi i zaczyna robić rozpierdziel wręcz tu, co, no, no dobra, dobra. No, hype scena, spoko, fajny moment, fajnie, że widzimy Boba Fetta w takim, wiecie, że ma taki swój moment bycia badasem i, i spoko pani snajper, która tam strzela do ludzi, ucieka i tak dalej. Okej, okay, okej, okay. widzę, widzę koncept tej sceny, nie? Chociaż jest moment, że ona celuje, jest taki Strzela, strzela, dochodzi celowniczkiem Do tego typa z karabinkiem I takie, o nie, i zaczyna uciekać Wystarczyło zrobić dosłownie, nie, no, ale dobra. To kolejny, nonsens, tak, taki takie, ten dzisiaj ma takich kilka momentów takich, chły, what? No, dlaczego tak, No nie, ale mniejszo. E, no, w każdym razie, te momenty działały, ale jak wychodzi Mando znowu na środek i praktycznie, nie wiem, no, tamci albo ich nie trafiają, albo trafiają w ten armor i on se gada i piu, 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 i zaję... E... Ja tego nie potrzebuję. To jest piętnasta scena tego typu, nie ma żadnej stawki i zagrożenia dla tych bohaterów, tak nic się nie dzieje z nimi. W sensie, jakby te, te dark troopersy zeszły, te roboty, i była jakaś strzelanina, i ten, i Mando został ranny w bok, bo trafili po armor i jetpack jest zepsuty i nie ja wiem, ktoś kogo zaatakował z tyłu, wybił mu z ręki to i ten go uratował w ostatniej chwili. jakieś emocje, a nie takie, że pił, piu, pił, pił piu, na środku, kurwa. Nie. W ogóle jest taki moment, że za nimi jest kamień, a oni dosłownie, a nawet dzisiaj schowają za ten kamień, nie, tylko dosłownie stoją na środku i tam. Pziu, piu! piu. No, głupie to było, no przyznajcie, że to trochę takie. Ale za to było parę fajnych właśnie momentów, jak wspomniałem, i jakby no ten Boba Fett, będący padasem po 40 latach, dla mnie osobiście za późno. Ja jestem jedną z tych osób, która. Ja nigdy nie rozumiałem fenomenu Boba Fetta. To znaczy, miał taki swój luzanski styl bycia takim Bounty Hunterem w oryginalnej trylogii ale generalnie to był postacią mega poboczną. Gdzieś tam się pojawił. Potem na koniec odcinka znowu się pojawił, w sumie nic nie zrobił poza tym, że ich śledził eee, i w kolejnej części tam u Jabba de Hata jest na zasadzie no jest sobie tam po prostu, po czym robi coś głupiego i wpada do tego Pit'u i w zasadzie to zginie. No to okazuje się, że żyje, ale no jakby wewnątrz tamtej trylogii, no to zginął, tak? I z jakiegoś powodu jakiś fenomen tej postaci powstał przez 40 lat i w ogóle, i w ogóle, no wiadomo jakby jego ojciec, losy w prequel'ach no to już jest inna sprawa, tak? Klony i tak dalej. Ale sam Boba Fett jakby dla mnie był zwyk takim zwykłym pobocznym zawsze i nie rozumiałem tego fenomenu, więc teraz to jest taki dla fanów, że jest badasem. Odzyskał swoją zbroję i wyszedł i tu i pach i pach i kurwa rakietka z kolana i za pleców. Dobra, spokój! <gryw> Przyznaję, jest badasem, ale. Jak dla mnie 40 lat za późno takie, takie, to jest takie dorabianie moim zdaniem, ale fani tego chcieli, więc jakby dlaczego nie, w sensie spoko, czemu nie. No, a co do samego jeszcze Baby Jody, no to kapitalny moment mają na początku, jak się odcinek zaczyna i Mando ma tą chwilę taką, nie dość, że mają są w tym chemię, jest, to są tacy uroczy razem, jak on na niego mówi i ten mały nie, Ale ma ten taki moment, Grogu, hmm? I taki <grym> działa, nie? Dwa <grym> sobie powtarza i daje mu tą kulkę od skrzyni biegów, nie wiem, od czegoś, napędu, nieważne. No ale w każdym razie, no i ta kulka potem musi przetrwać, żeby takim symbolem była, no to wiadomo, nie? Ona, ona też jest zrobiona z tego, z bezkaru. Włócznia oczywiście musiała przetrwać, no to było wiadomo, no, że jakby nie, nie dostałoby jej w poprzednim odcinku, żeby teraz ją stracić w ten sposób. To byłoby bardzo to, dziwne. Yy, I tak naprawdę, no to szkoda tego statku, aczkolwiek zastanawiałem się, jak już tak, jak już wzięli Baby Yoda, yy, te robociki a la cztery Iron Man y, co leciały. No to w zasadzie czemu nie zbombardowali całej tej powierzchni razem z nimi? Tak, tak naprawdę, no są, z tego wielki, są w tym wielkim statku, czemu nie zbombardować e, tego Slave One, czyli statku Fetta i ich wszystkich? No e, e, dobra, niech żyją, whatever. Tak naprawdę to powinni zbombardować właśnie tamten statek, ten Slave One, a zostawić jak już e, Razor Crest, bo mieli tam nadajnik, żeby śledzić, czy Fett ich śledzi, czy nie i tak dalej. Ale to już. Trochę brak logiki dla mnie. No tak, dobra, wzięli, uciekli, spoko i będą robić dalej Snoke'a, bo tam dużo osób o tym widziałem takie dyskusje, że e, że to może były snouki w tych kapsułach i powiem wam szczerze, że tak trochę to wyglądało, ale jakby w mojej głowie nie wiem po co, w sensie nie dość, że Snoke jest bezużyteczną postacią teraz, chyba, że dorobią cały taki prequel do niego w tym, no nie, że wiecie, że jakby, no znowu to jest takie wyjaśnianie czegoś, co im nie wyszło w głównych filmach, tutaj tak muszą dorobić do tego, że wiecie, tak naprawdę był ciekawą postacią i to wszystko miało sens. No, tylko zginął jak pajac i nic się o nim nie dowiedzieliśmy. No ale cóż, może to będą snowki, no nie wiem, no nie wiem, whatever, no. A, mamy też ten potężny moment, jak Baby Yoda, jak Grogu, zaczyna, fiu, lata tymi stąd trupersami o ściany, trochę ich dusi. Jak ich zaczął dusić, to miałem taką rozkminę, czy to jest taki, wiecie, taki jego moment, że, uuuu, ciemna strona, że tam któryś zrobi, to, w sumie, po tym jak wpierdzielał jajka dzieci tej żaby, wszystko po tym małym socjopacie, wszystkiego można się spodziewać. A, no i z takich lorowych rzeczy, no to powiedzieli, że e, Django był dzieckiem znalezionym i jakby Mandalorianinem i tak dalej, więc tutaj troszeczkę tak... E, zawsze gówno mnie to obchodziło, ale no uczciwie mówię, ale... No dobra, zrobili tutaj taki, wiecie, taki dla fanów, dla, dla wszystkich ludzi, którzy śledzą cały lore, takie uczyli czyli jednak był, więc spoko. No i co, no i w kolejnym odcinku, czy dwóch odcinkach ostatnich, tam ten zbliża się team up, no, znowu tutaj Cara Dune wraca i ona jest teraz takim ala szeryfem, więc nie, nie może się bawić w brudne zagrywki, no, ale, dla baby, jody, no i dodatkowo oczywiście wraca nasz ulubiony komik, Bill Blair, Blair. Bill Blair. Taki ulubiony, że nie wiem jak ma nazwisko. I lubi taki agresywny humor atakujący wszystko i wszystkich, więc lubię <grywny> go słuchać. No sam nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, bo to znowu był krótki odcinek, trochę fajnej bitki, parę takich rewilii, że pobawiać bo swojej zbroi i tu i na... Ale trochę taki głupo dla mnie, które wymieniłem, które trochę no, ja, ja, ja widzę i nie mogę nie, nie widzieć. Spoko, że fabuła posunęła się do przodu. W sensie, o, zrobiliśmy krok, teraz będziemy mieć team up i wielką, wiecie, będzie na pierdzielankach, gdzieś na stateczku, będzie piu, piu, piu za serków, może trochę mieczyków świetnych. No, fajnie, fajnie, fajnie. Jakby się okazało, że gdzieś jakiś Jedi do nich przyleci i... No, potencjał mają, fine, jezu, je, fajnie, się bawią tym serialem, łączą różne wątki z sequeli, prequeli i tak dalej, Clone Warsów i innych tam rebelsów. Jakby, ja kibicuję, nawet tak się trochę narzekam, bo, ale, sami widzicie, ja bardzo chwaliłem ten sezon, no teraz, słynnie taki paradoks. Pewnie wszystkie osoby, które mi pisały już w pierwszych odcinkach, że, a niezłe było, ale tamten, teraz pewnie są zajerane, że, Fabuła poszła do przodu, a ja za to, jakiś <grymnie> jakieś mam swoje wąty. No, ale, po prostu, ten odcinek nie był dla mnie tak ładny jak wcześniejsze, Miał kilka głupot scenariuszowych, ale macie rację, popchnął fabułę, w sensie zdecydowanie to nie był sidequest, tylko taka główny wątek fabularny, no ale. Ach, jezu, wszystkiego mieć nie można. <śbanie> Natomiast, no co, mi się wciąż podobało, w sensie. Szkoda, że te odcinki są takie krótkie, no to jest kolejny odcinek gdzieś tam, nie wiem, pod 30 minut, który tak. tak, zlatuje i takie na zasadzie. Dobra, stoimy tak. uch, coś leci, dobra, strzelamy się z nimi. Pafa pach, pa pa, pa. pa line, pach, pach, pach. <śbanie> pa pach, 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 pach. koniec. No, ale do serio, no tak to wygląda trochę. No dobra, w każdym razie czekam na Wasze opinie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.